Cześć, witajcie. Dzisiaj pogadamy o bardzo fajnej aktywacji, konkretnie CarPlay w autach grupy BMW, czyli tutaj mówimy o BMW i Mini. I w pierwszej kolejności warto zaznaczyć, że nie wszystkie jednostki to obsługują. Mówimy tutaj o How Entry Nav2. Tutaj odsyłam Was do mojego filmu i pewnie link zamieszczę w opisie, jak rozpoznać, którą jednostkę macie i co możecie z nią zrobić. W tym przypadku mówimy o jednostkach NBT, ID5 i ID6. Jest to aktywacja płatna. Tu nie ma bezkosztowych możliwości, żeby coś zrobić, zakodować. To nie tędy droga. Więc w pierwszej kolejności mamy modele. Jeżeli się łapiecie gdzieś tutaj i po rozkodowaniu waszego VIN-a macie opcję 609, istnieje bardzo, bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że macie jednostkę NBT ID5 bądź ID6. A jak to najlepiej w 100%, by mieć pewność, sprawdzić to. Wchodzimy w nawigację, czyli otwieramy, po prostu klikamy na nav, na iDrive, wybieramy options, dalej ustawienia nawigacji, pozycja wersji, pozycja i wersja, i dalej wybieramy informacje dotyczące wersji oprogramowania. I przed naszymi oczami ukaże się takie podsumowanie wersji, co mamy zainstalowane. Jeśli tu mamy Evo, to znaczy, że mamy jednostkę ID5 albo ID6, więc jak najbardziej te są kompatybilne. I tutaj się pojawia nam jeszcze jedna informacja, NBT Evo, i tutaj literka pierwsza jest po podkreślniku N. I to jest bardzo ważne. Dlaczego to ważne? Bo to nam mówi, czy możemy aktywować CarPlay w wersji na podzielonym ekranie, czyli split screen, albo full screen, gdzie on się wyświetla na całym ekranie. W tym przypadku mamy jednostkę M. Patrzymy sobie tutaj, split screen jest tylko dostępny, mamy full screen niedostępny. No to niestety, ale w tym przypadku trzeba zaktualizować jednostkę do wersji Y, bo nie ma sensu do starszych po prostu aktualizować, ta jest najnowsza i wówczas będzie dostępny CarPlay w wersji pełnoekranowej. Tak samo, dokładnie ta sama zasada w przypadku Mini. Dokładnie w ten sam sposób to działa. Istnieje możliwość też aktywacji tutaj przez USB, przez specjalnie wygenerowane pliki, ale nie o tym dzisiaj. Jeśli jesteście zainteresowani tym, to dajcie znać, chętnie odpowiem Wam na pytania. Niemniej jednak znacznie pewniejszym i lepszym w mojej opinii procesem jest wykonanie tego przez Enet. A jeśli już mieliście, nie wiem, w BMW albo gdzieś w niezależnym warsztacie wykonywane aktualizacje, to i tak zostajemy tylko z Enetem. USB po prostu ta funkcjonalność została w pewnym momencie wykluczona. No dobra, czyli teraz wiemy, mamy Evo, wiemy, czy możemy mieć split screen, czy możemy mieć full screen, opcję CarPlay. No to musimy podejść do tego, co potrzebujemy dalej zrobić. No to wybieram sposób instalacji, czyli wiemy, że robimy tutaj to Enetem, więc tym samym potrzebuję kabel Enet, 50-60 zł na Allegro. Potrzebuję Windows, laptopa systemu Windows 8, 10 bądź 11 i dostęp do internetu na tym laptopie. Dalej, jeśli chcę zaktualizować sobie mapy przy okazji, to muszę mieć pendrive minimum 64 GB, ale 64 GB w zupełności tak naprawdę wystarcza w formacie NTFS i EXFAT. Dalej, już wiemy, tutaj rozmawiamy o interfejsie Enet, więc to musimy mieć. Wybieramy w tym kroku, co chcemy mieć zainstalowane. Jeżeli nie interesuje nas full screen, będziemy szczęśliwi z podzielonym ekranem, no to idziecie na aukcję, która będzie wyszczególniona też linkiem w opisie filmu, zakupujecie i przechodzicie, za chwilę zobaczycie proces instrukcji, który też jest pokazany w postaci filmiku w dalszej części tego wideo. Jeżeli chcecie mieć full screen, a nie macie którejś z tych jednostek, które to umożliwiają w przypadku BMW czy Mini, tu jest już troszkę później się to zaczyna, no to trzeba aktualizować jednostkę NBT do nowszej wersji, ale to pozostawiam pod Waszą rozwagę. Niemniej jednak tego sami nie wykonacie, to już jest usługa, którą zdalnie albo lokalnie muszę Was wspomóc. Jeśli macie którąś z tych jednostek, no to możemy to aktywować. Do tego dochodzą jeszcze inne możliwości, które możecie sobie wybrać, jak BMW Apps, Laptimer, uaktywnienie wideo w trakcie jazdy, dodatkowe kodeki, screen mirroring dla Androida i tak dalej. W przypadku aktualizacji jeszcze map dostajecie kod lifetime, czyli raz wpinacie to do auta i później każdą następną mapę już nie potrzebujecie żadnych dodatkowych plików FSC, tylko wpinacie mapę i to po prostu działa.
Tutaj są opcje, nazwijmy to dla warsztatów albo dla osób, które ściągają auta z USA, które są potrzebne. Nie będę w to wchodził, zaznaczam, że takie możliwości też posiadam, żeby to wygenerować. Jeżeli w ogóle już teraz was zgubiłem, nie chcecie się w to bawić, śmiało możecie się do mnie odzywać, możemy to zrobić w pełni zdalnie. No, wy będziecie musieli się nadać, podłączyć do komputera z kablem Ethernet, bądź też, jeżeli gdzieś jesteście z pobliża mojej lokalizacji, mogę do was dojechać, bądź też wy możecie przyjechać do mnie i możemy to aktywować i nie zawracać. Wy nie musicie sobie wtedy tym zawracać głowy. Co do samej instrukcji instalacji. Samo zrozumienie, co macie i co możecie sobie wybrać, jaką macie jednostkę, to jest naprawdę, no uwierzcie mi, najtrudniejsza część, bo sama aktywacja Eneta, przepraszam, CarPlaya przez Enet to jest około 2-3 minuty. Pobierasz program, podłączasz Enet do komputera, podłączasz Enet do samochodu, klikasz zidentyfikuj, wpisujesz kod, który zobaczycie, on jest przypisywany pod wasz VIN, więc jest tylko jednorazowy, więc tutaj z tym programem nic więcej nie zrobicie. Klikacie start, czekacie 2-3 minuty, jednostka zrobi się, ekran jednostki zrobi się niebieski, ona zgaśnie, odpali się i voilà. Wszystko gotowe. W przypadku aktualizacji map i CarPlaya proces dokładnie taki sam w pierwszych kilku krokach, tylko jak już włączymy program, otworzy się, wpiszemy kod, klikniemy na start, jednostka wykona dokładnie te same czynności. No wcześniej będziemy musieli też, zapomniałem o tej, pobrać mapy, no bo tutaj to nie musicie te mapy skąd wziąć, BMW sobie samo ich nie pobierze w tych autach. Czekacie te 2-3 minuty, program sobie pracuje, wygeneruje wam plik FSC na pulpit. Wy ten plik z pulpitu kopiujecie na pendrive'a, podłączacie pendrive'a do auta. Pojawia się komunikat do aktualizacji, zatwierdzacie. Aktualizacja map trwa około 20 do 40 minut i zaczyna się aktualizacja od miejsca, w którego wy jesteście, więc od razu, nie wiem, jak te auta przeważnie są, to jest fajnie wygląda, jak są auta z USA, gdzie na początku jesteście pośród niczego, jak wam GPS pokazuje, a później jak się mapa zaczyna wgrywać, to od razu się zaczyna wystrzelają ulice, okolice i jesteśmy wreszcie w Europie, Polsce czy gdziekolwiek będziecie używać to auto. I w tym czasie tutaj to już dochodzi, no sama praca z komputerem to jest 5 minut, dalej dochodzi 20-40 minut, aż się wgrają te mapy i też nie musicie na to czekać, jak wyłączycie zapłon to i włączycie go za pół godziny czy jutro, to aktualizacja się wznowi od tego momentu, gdzie została wstrzymana, nawet bez waszej wiedzy. Zostaniecie tylko poinformowani, jak się zakończy, że możecie wyciągnąć pendrive USB, jak już ona się zakończy, i to wszystko. Aktualizacja map, dokładnie te same kroki, co zaczęliśmy poprzednio, czyli pobieramy mapy, rozpakuj mapy, podłączamy USB do laptopa. Ten plik, który generowany był, automatycznie jest generowany i wysyłany do was przeze mnie. Wrzucacie to na pendrive. Informacje aktualizacji. Aktualizacja 20 do 20-40 minut i aktualizacja gotowa. Ale to widzicie, to jest sama teoria. Teraz wam pokażę, jakie kroki będziecie musieli przejść i żebyście zobaczyli, że to naprawdę nie jest nic trudnego. Więc dobra, zaczynamy część drugą i zaczniemy sobie od samego USB. To dla osób, które chcą aktualizować mapy, bo z doświadczenia wiem, że 90% osób, które są zainteresowane tego typu usługami, wybierają i tak połączenie, aktualizację map i uruchomienie CarPlaya. Więc do usłyszenia za chwilę. Ok, to teraz zaczniemy sobie od tej części dotyczącej map. Jeżeli będziecie wybierać tą opcję, no to jest to dość proste. Niemniej jednak wymaga kilku kroków przygotowania, żeby wykonać to bezbłędnie. W pierwszej kolejności będziecie musieli pobrać mapy, więc tu nie ma za dużej filozofii. Klikacie pobierz i one sobie będą się ściągały tam, gdzie macie ustawione wasze preferencje, jeśli chodzi o ściąganie. Ja sobie już tą mapę ściągnąłem wcześniej, żeby nie czekać. I ona już sobie tu siedzi. Wygląda ona dokładnie w ten sposób. Teraz odszukuję swój pendrive. On tutaj znajduje się z literką F. I muszę sprawdzić dwie rzeczy. Przede wszystkim, czy jest pusty? Nie jest, więc trzeba go sformatować albo usunąć wszystkie dane i musi być w formacie EXFAT
lub NTFC. Ja, żeby mieć stuprocentową pewność, że wszystko działa, wezmę sobie tutaj formatuj. Naciśnę szybkie formatowanie. Jak widzicie, jest opcja exFAT, więc to mnie satysfakcjonuje, nic więcej nie muszę robić. Jeżeli w waszym przypadku jest tu FAT32 wpisane, to wybierzcie NTFS albo exFAT. Nie ma znaczenia, która opcja, ale na pewno nie FAT32. Klikacie rozpocznij. Formatowanie jest zakończone. Super. Więc teraz pendrive mój jest pusty. Ma więcej niż 64 GB. Też super. Więc biorę sobie dane z pobranych. W zasadzie już nie muszę, bo zapomniałem, że otworzyłem te mapki. Zaznaczam to wszystko. I przenoszę jeden do jednego, nie do żadnego folderka BMW, nie gdzieś w jakieś inne katalogi, tylko jeden do jednego na mój pendrive. Teraz trzeba chwilkę poczekać. No wszystko zależy, jakie macie szybkie komputery, jakie macie szybkie pendrive'y. Myślę, że 5-10 minut to zajmie. No i dane się przeniosły. Przypominam, muszą wyglądać w ten sposób, czyli jak otwieram swój pendrive, wygląda to dokładnie tak. I zobaczycie w dalszej części filmiku, tutaj będziecie dodawać swój klucz FSC, aby zaktualizować mapy, ale to w dalszej części filmu. Dobra, tutaj kończymy i lecimy dalej. Dobra, to teraz przechodzimy już do rzeczy stricte związanych z samą aktywacją CarPlaya i ewentualnym za jednym zamachem aktualizacji map. Więc to, co musicie zrobić, otrzymacie ode mnie link, pobrać program, który się zwie Feature Installer, około 40-50 MB na wasz komputer i za pomocą jakiegoś archiwizatora typu WinRAR, WinZip, 7Zip czy cokolwiek innego używacie, musicie go wypakować na Pulpit i tutaj zalecam Pulpit. To nie musi być w 100% Pulpit, ale ułatwi Wam dostęp, żeby ten program gdzieś tam nie trzeba było po niego kluczyć między folderami. Z tego jak widzicie, on ląduje sobie na pulpicie i odpalamy go. Jeśli będzie prosił o jakieś zgody czy połączenie przez firewall, zezwólcie mu na to, bo będzie się w ten sposób łączył z autem. Więc teraz maszerujemy do auta, o ile w nim nie jesteśmy. Bierzemy kabel Ethernet, podłączamy go do gniazda LAN w aucie, jedną stronę, do drugą stronę do gniazda OBD, które znajduje się w okolicach waszego lewego kolana i uruchamiacie zapłon. Dalej włączacie program Feature Installer i przechodzimy do czynności bardzo ważnej, bez której dalej nie ruszycie, czyli kodu, który też ode mnie otrzymacie. Więc klikamy Znajdź pojazd, żeby upewnić się, że jest komunikacja, pojawił się VIN. I oto ten kod. On jest przypisany do waszego wina, do waszego auta. Możecie go używać wielokrotnie, niemniej jednak tylko i wyłącznie dla konkretnego winu. Jednostka sobie wyszuka rzeczy, zobaczy dokładnie, co macie zainstalowane, jaką wersję oprogramowania. W dalszej kolejności, jak już to ukończy, pokaże się wam przycisk Start albo Uaktywnij i musicie generalnie na niego po prostu kliknąć. Dalej. 3-4 minuty sobie program będzie pracował, więc zostawcie go spokojnie. Samochód sobie też stoi. Na pewno nie wyłączajcie zapłonu ani nic z tych rzeczy. W międzyczasie też się nie martwcie.
jednostka może wyświetlić Wam niebieski ekran, może zgasnąć i na samym końcu też się zrestartuje, ale w międzyczasie też możecie zwrócić uwagę na to, że jeśli wybraliście opcję z aktualizacją mapy, to kod FSC został dla Was wygenerowany i zostanie zapisany na pulpicie w każdym wypadku. Ale o tym w następnej części tego filmu. My czekamy, niczym się nie denerwujemy. Niech program wykonuje to, do czego został stworzony. Więc jeśli wybraliście CarPlaya, czy macie full screena, czy musicie aktualizować, no sobie już to wszystko sam rozpozna po kodzie, który otrzymaliście. Uruchomi wszystkie opcje też dodatkowe, które wybraliście, jeśli wideo w trakcie jazdy, BMW Apps i tym podobne zostały dobrane, to też od razu je uruchomi. Jak skończy swoją pracę, zresetuje jednostkę i możemy przejść dalej. Bardzo prosta czynność, było to zaznaczone czerwoną ramką w poprzednim filmie. Ja tutaj jeszcze miałem na pendrive'ie stary kod FSC z innego auta. Teraz pobieram ten, wrzucam na pendrive i pamiętajcie, ta struktura musi dokładnie tak wyglądać jak tutaj. Nie w żadnym folderku BMW, nie może być tu zdjęcia dzieci tam z wakacji. Nazwa, ja sobie nazywam tylko, żeby pamiętać, co to za mapa i tyle. Jeśli zrobiliście to niepoprawnie, albo coś jest źle rozpakowane, czegoś brakuje na pendrive'ie, to będziecie widzieli właśnie takie tutaj komunikaty, jak jednostka Wam teraz wyświetla. Więc musicie albo ponownie poprawić rozpakowanie plików, bądź też dodać ten plik FSC w odpowiednim miejscu. Jeśli wszystko wykonaliście poprawnie, zobaczycie taki komunikat. Będzie to trwało około 20-40 minut, zanim jednostka się zaktualizuje, ale możecie normalnie korzystać z auta. Więc możecie je odpalić, wyłączyć, pojechać, gdzieś coś zacząć załatwiać, normalny dzień. Tak, jednostka będzie wczytywała sobie dane cały czas, jak tylko auto będzie miało włączony zapłon. Jak się skończy aktualizacja, zostaniecie o tym poinformowani, wyjmiecie pendrive'a z gniazda USB i finish. Macie zaktualizowane mapy. Więc to już widzicie od razu. Dalej będziecie mogli sobie tutaj do połączeń wrócić i zobaczyć, że macie CarPlaya już aktywnego, appsy macie aktywne i też pamiętajcie o tym, żeby poprawnie skonfigurować telefon z Apple CarPlayem w BMW. Musicie mieć włączony Bluetooth i Wi-Fi w telefonie i odpowiednio to sparować. Działa. Bardzo przyjemna, bardzo prosta instalacja, a funkcjonalność dla ludzi, którzy posiadają telefony marki iPhone, bardzo fajna moim zdaniem. Więc jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam na swoje aukcje, do kontaktu, jeśli macie jeszcze jakieś pytania. Tyle. Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie i tymczasem hej!